Dzień dobry, witam, kłaniam się, z tej strony Marek Brzeziński, czyli wasz łowca burz i zapraszam do kolejnej odsłony Meteovloga, czyli tak naprawdę serii filmów, w której opowiadam trochę o pogodzie i trochę poruszam inne tematy, nie tylko dla was, ale i dla mnie ważne. Więc zaczynajmy. Krótko i na temat, no bo tak naprawdę mamy już wtorek, w sumie wieczór. Piękny, piękny, czerwony zachód słońca. Ja stoję w pięknym polu pszenicy. I tak naprawdę ta pogoda, pomimo że te upały, można śmiało powiedzieć, że się już skończyły, ta pogoda letnia z nami zostanie, słuchajcie. Pokrótce, bo już kilka osób się mnie o to pytało. Mianowicie, jeżeli chodzi o środę, będzie to dzień przede wszystkim spokojny z tego względu, że powoli gdzieś tam wiatr zacznie zwalniać. Może rano jeszcze odrobinę powieje. Na pewno nie będzie padać. Jest to dobra informacja dla rolników. Zachmurzenie powinno być takie pół na pół. Dzisiaj miałem bardzo fajne zjawisko. Koło godziny 10 wyjeżdżałem z Kwidzyna do Trójmiasta, dokładnie do Gdyni. I koło godziny 11 na obwodnicy Trójmiejskiej, słuchajcie, jakbym podróżował w innym świecie. Dosłownie, wyjeżdżałem z Kwidzyna, było upalnie, gorąco, słonecznie, a w Trójmieście totalne zachmurzenie, bez świateł nie dało się jeździć, no i nawet pojawiła się lekka mrzawka. W drodze powrotnej natomiast to zachmurzenie utrzymało się aż do wysokości Tczewa, w sumie Malborka, i dopiero za Sztumem zaczęło się dalej rozpogadzać. Czyli zwróćcie uwagę, że tak naprawdę na przestrzeni 50 km tak bardzo potrafi się zmienić pogoda, tak bardzo potrafi się różnić ten klimat, nawet nie regionalny, ale lokalny, no bo region, no to tak naprawdę mówimy o Pomorzu, a lokalnie, no to oczywiście Żuławy, Kociewie, Powiśle, Kaszuby. Jest naprawdę to bardzo ważne z tego względu, że przy tych wszystkich prognozach, które nawet ja udostępniam, ale mówię tutaj o Instytucie czy całym Stowarzyszeniu Łowców Burz, o kimkolwiek, właśnie to jest problem z pogodą lokalną, gdzie tak naprawdę te wszystkie mikrowarunki, te takie bardzo, bardzo małe szczegóły potrafią tak wiele zmienić finalnie w prognozie, która jest udostępniana, i o tym się przekonałem ja nieraz przez te kilkanaście lat i tak samo wy. Bodajże jakiś czas temu udostępniałem post, ponieważ mam w zamierzeniu stworzenie, może nawet nie konferencji, ale takiego bardzo fajnego spotkania. Przede wszystkim myślę, że zacznę od Kwidzyna, czyli oczywiście chciałbym po prostu wystąpić przed wami na jakiejś większej sali, jeżeli będą chętni się zjawić, i na pewno, mówiąc kolokwialnie, odrobię lekcję i postaram się maksymalnie odpowiedzieć na wasze pytania, po to, żeby wam rozjaśnić to wszystko, co chcecie wiedzieć o pogodzie, a może jeszcze czegoś was nauczę. Także bardzo długim wstępem, jeżeli chodzi o środę, powiem wam tak, reszta tygodnia, a nawet w sumie, momencik, niech się zastanowię, bo tak naprawdę patrzałem pod względem symulacji chyba pierwszą połowę sierpnia i z jednej strony nie mam dobrych wieści, no bo te takie upalne lato się już skończyło, a z drugiej strony powiem wam, że nawet fajnie, no bo nie ochłodzi się na tyle, żeby było 14-15 stopni. Była taka sytuacja bodajże gdzieś na początku lipca. Nie, aż tak źle nie będzie. Wiadomym jest to, że przez najbliższy tydzień, może półtorej, ta cyrkulacja północnoatlantycka się odnowi, czyli cały czas te fronty gdzieś tam się będą przez nasz kraj przewijać i tak naprawdę będziemy mówili o pogodzie w kratkę, czyli jeden dzień jest fajny, powiedzmy taki jak dzisiaj. No, jutro jeszcze jest kontynuacja, ale przykładowo, jest ładny dzień, pół na pół z chmurami, temperatura w okolicach 22-23 stopni, a następny dzień już całkiem pochmurny, z drobnymi przejaśnieniami, i już ten deszcz częściej popada. Bynajmniej nie widać w ciągu najbliższego tygodnia takiej sytuacji, kiedy będzie padać od rana do wieczora, czyli cały dzień będzie zimny, pochmurny, mokry.
Więc z jednej strony rolnicy mają jeszcze jakąś możliwość, mają czas, żeby te swoje plony zebrać, chociażby tą pszenicę, która jest wokół mnie. A z drugiej strony te warunki nie są stabilne, więc ja z perspektywy, no już nie jestem gospodarzem, ponieważ sam osobiście nie uprawiam ziemi, ale widzę, że ten rok będzie kiepski i mam nadzieję, że nie będzie to miało aż tak mocnego odzwierciedlenia tu, w naszych portfelach. Ale abstrahując od tematu rolniczego, tudzież od pogody przez cały tydzień, również grono osób pytało mnie, jak to będzie na zachodzie kraju, czyli oczywiście tutaj jest taki odnośnik do Kostrzyna nad Odrą, czyli oczywiście o bardzo fajnej imprezie, na której bądź co bądź nigdy w życiu nie byłem, ponieważ preferuję festiwal w Ostródzie, oczywiście reggae, ponieważ w Ostródzie różne festiwale bywają, ale w Kostrzyniu będzie bardzo podobnie, tak jak tutaj, ponieważ ta cyrkulacja, która się odnowi nad Europą, ona będzie miała wpływ na pogodę w całym kraju. I muszę przyznać, że na zachodzie, jeżeli chodzi o deszcz, to również będzie taka pogoda w kratkę. Dzień spokoju, dzień z deszczem. Dzień spokoju, dzień z deszczem, więc parasole się na pewno tam przydadzą. Temperatura może stopień 2 będzie wyższa i to wszystko. To wszystko. Naprawdę na większym obszarze naszego kraju taka pogoda się szykuje przez dobry tydzień, a może nawet 2. O takie tu, jak są te 2 palce. Tak więc to jest, jeżeli chodzi o pogodę. Dobrze, słuchajcie, o pogodzie już się chwilkę nagadaliśmy, więc podtrzymując tak naprawdę tradycję tych moich tworów, jakie stworzyłem, czyli meteovloga, ogólnie genezę tego, co robię, opisałem na swojej stronie mrdewek.pl, którą, no, przyznaję się z bólem serca, robię z doskoku, ponieważ moje życie jest na tyle aktywne, że najzwyczajniej w świecie brakuje mi czasu i tyle. No, każdy z Was na pewno ma taki problem, więc powiedzmy, że staram się w miarę możliwości przekazywać Wam multum informacji, które gdzieś tam wyrywam i które są istotne. Mianowicie również jeżeli chodzi o te meteovlogi. A więc kolejnym tematem poza pogodą, który jest ważny, który bynajmniej ja cały czas gdzieś tam wałkuję, jest projekt Meteo Powiśle. Czym jest Meteo Powiśle? Czym jest ten projekt? Ponieważ również gdzieś tam zaadnotowałem, gdzieś tam opisałem, co ja mam na celu, tworząc projekt Meteo Powiśle. Powiem Wam w ten sposób. Mamy w powiecie kwidzyńskim tak naprawdę 5 gmin, w sumie 6, i w moim zamierzeniu jest stworzenie w każdej z tych gmin posterunku synoptycznego. I wracając do tego tematu, ponieważ się już bardzo fajnie dzisiaj rozgadałem. Jeżeli chodzi o sieć Meteo Powiśle, to w każdej z gmin docelowo musi powstać posterunek synoptyczny, czyli wiecie, klatka meteo z termometrami, z higrometrami, z całym oprzyrządowaniem. Ogólnie posterunek synoptyczny to jest kwadrat 10 na 10 metrów, który musi być ogrodzony, ponieważ jestem zdania, że na pewno się znajdzie jakiś łobuz bądź hejter, który będzie chciał zniszczyć bądź ukraść to, co stworzę. Ale o tym się będę martwić później. Bardzo ważnym jest dla mnie osprzęt manualno-automatyczny, z tego względu, że również, chociaż w powijakach jest ta strona mojej realizacji, bardzo ważnym dla mnie jest edukacja. I zależy mi na tym, żeby to wszystko, co uda mi się stworzyć, również było do dyspozycji dla szkół. Jakiegokolwiek rodzaju, czy podstawowych, ponadgimnazjalnych. Może moje spektrum w głowie w tym momencie jest trochę ograniczone, ponieważ nie będę w tym momencie wymieniać każdej ze szkół, która jest w powiecie, ale właśnie o to mi chodzi, żebyście Wy po drugiej stronie mogli korzystać z każdego z tych punktów, zobaczyć, jaka jest temperatura, wilgotność, mniej więcej jaka pogoda nas czeka, jakie wyniki powstały po burzy, czy faktycznie gdzieś tam pojawiła się nawałnica, czy był przymrozek, czy był upał, ponieważ
poza posterunkiem synoptycznym IMGW, który jest w Prabutach, w sanatorium na osiedlu Klimuszki, tak naprawdę w naszym regionie nic nie ma i osobiście zastanawiam się, Instytut z Płocka, na bazie czego stawia werdykty, jakie zjawisko bądź jaka pogoda panowała w danym rejonie, jeżeli specjalnie z tego rejonu nie ma konkretnych danych. A doskonale wiecie, jak bardzo potrafi różnić się pogoda między chociażby Prabutami i Gardeją, które są na wzniesieniu, a Ryjewem i Sadlinkami, które leżą w Dolinie Wisły. Czy w zagłębieniu Wisły? Ojej. Cóż za faux pas. Poszedłem, sprawdziłem. No i w sumie wychodzi na to, że i tak źle powiedziałem. Ale wiecie, o co chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że tutaj na naszym terenie tak naprawdę potrzebne są takie posterunki, potrzebna jest taka sieć. I uważam, że tą swoją działalnością prognostyczną, którą staram się udoskonalać, gdzieś tam w perspektywie czasu również będę w stanie rozszerzyć to chociażby na powiaty ościenne, tak? Ponieważ widzę, że jest was tam po drugiej stronie coraz więcej, czy chociażby z powiatu malborskiego, czy tutaj ze wschodu, Dzierzgoń, Iława, Grudziądz, Nowe, Świecie, naprawdę jest was coraz więcej, również Tczew, więc z jednej strony mnie to bardzo cieszy, ale ja, żeby w 100% prognozować to, co się wydarzy, lubię znać bardzo dobrze teren i tak naprawdę te prognozy, które gdzieś tam ocierają się o większy obszar, nie tylko województwa, ale całego kraju, po prostu już mają większy margines błędu, dlatego częściej zdarza mi się pomylić, jeżeli coś takiego robię, niż prognozuję pogodę tylko i wyłącznie dla samego Kwidzyna, dlatego, bo ja tutaj po prostu wszystko znam, słuchajcie, przez tyle lat zdążyłem zjeździć każdą wioskę, każdą drogę, każdy las, każde jezioro i po prostu znam, widzę ten mikroklimat. Ja chociażby będąc tutaj u siebie w gminie Prabuty, a obserwując to, co się dzieje w kierunku Kwidzyna, spojrzę na radar i jeżeli komórka idzie, nie wiem, na południowy wschód, ja już wiem, co ją czeka, że tam jest wzniesienie, tam jest las, po drodze jest jakaś rzeczka, zbiornik wodny, tu się osłabi, tu ewentualnie skręci. I tak to właśnie ma miejsce. Dlatego. I chyba to by było wszystko, co chciałbym dodać, jeżeli chodzi o Meteopowiśle, ponieważ temat tej sieci cały czas będę poruszać i uważam, że ten rok jest kluczowym nie tylko i wyłącznie dla mojego rozwoju, ale również dla nas wszystkich, ponieważ wy przez to wszystko, co ja robię, widzicie, że jednak ta pogoda trochę inaczej wygląda niż ten sposób, w jaki jesteście przyzwyczajeni, czyli telewizja, radio, bądź po prostu aplikacja. Swoje. Także dziękuję za wszystkie negatywne komentarze i ściskam was mocno. A fanów, którzy są od początku i którzy wiedzą, jak działam, co robię i w jaki sposób, pozdrawiam ze szczerego serducha. Dziękuję ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba z tych 7000 dotarła do końca. I jeżeli jesteś tą osobą, zostaw chociażby, nie wiem, łapkę, czy nie wiem, udostępnij ten film. Naprawdę będę wdzięczny za to, że jesteś, że to robisz, że mnie oglądasz i że jestem w stanie po prostu ci pomóc. Dziękuję ślicznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.